Witam wszystkich serdecznie na kolejnym spotkaniu z interpretacji źródeł krynickich. W dotychczasowych spotkaniach zajmowaliśmy się tematyką krynicy czasów Galicji, architekturze tamtych czasów. A myślę, że rozmawiając o krynicy, należy też pamiętać, że miasto ma już bardzo ciekawe dziedzictwo okresu międzywojennego. Myślę, że w ogóle generalnie architekturę krynicką i jej dziedzictwo możemy podzielić jakby na trzy okresy. Pierwszy jest to właśnie okres galicyjski, gdzie architekci z Krakowa, z Lwowa, tacy jak Księżarski, Pokutyński, Zawiejski, poszukiwali inspiracji w innych miastach Imperium Austro-Węgierskiego, w samym Wiedniu, a przede wszystkim w uzdrowiskach jak Karlowe Wary, czyli Karlsbad, czy Franzbad, czyli franciszkańskie łaźnie. Natomiast okres, o którym teraz będę chciał mówić, inspiracje były zgoła inne. Tym razem poszukiwania były kompletnie nowatorskie. A chciałem jeszcze zaznaczyć o trzecim okresie, który jest może najbardziej kontrowersyjny, ale też jest swoistym, krynica ma swoje swoiste dziedzictwo, jest to mianowicie okres PRL-u, ale to jest temat na zupełnie inną opowieść. Dzisiaj chciałbym skupić się na okresie międzywojennym. Państwo polskie odzyskuje niepodległość i jest to okres budowy nowego państwa i także poszukiwania nowego stylu. I takim stylem w Polsce stał się modernizm. Oczywiście modernizm był modny również w innych państwach, jednakże ten polski miał swój własny charakterystyczny styl. Między innymi czerpał z faktu odzyskania dostępu do morza. Pojawiła się wersja zwana tak dość wesoło stylem okrętowym. Poza tym wzornictwo polskie w tym czasie rzeczywiście osiągnęło wysoki światowy poziom i cieszyło się zainteresowaniem na całym świecie. A polskie transatlantyki Batory i Piłsudski były właśnie ambasadorami, nosicielami tego nowego polskiego stylu modernizmu. Krynica jako letnia stolica Polski nie odbiegała tutaj za bardzo od innych miejsc, jeżeli idzie właśnie o obecność architektury. I nazwiska znane i cenione w najważniejszych ośrodkach, takie jak właśnie Warszawa, Lwów, Kraków, również były obecne na terenie Krynicy i są autorami bardzo ciekawych budynków. Chciałbym jednak zacząć od twórcy miejscowego, który oficjalnie nie był architektem, jednak będąc inżynierem budowlańcem, sam projektował i wznosił domy, które po dziś dzień znajdują się w Krynicy i które idealnie wpisują się w architekturę okresu międzywojennego. Tadeusz Dymnicki, który pochodził z Jasła, pojawił się w Krynicy w latach 20. i budował pensjonaty z myślą, że znajdą zainteresowanych kupców, nabywców. I w zasadzie w ten sposób faktycznie odbywała się cała jego działalność w okresie lat 20. i 30. w Krynicy. Warto tu nadmienić, że był to najbardziej związany z Krynicą budowniczy projektant domów, o których wiemy. Jego losy były bardzo dramatyczne w okresie II wojny światowej. Nie wiem, czy Państwo znają tą historię. Niedługo będzie sylwetka pana Tadeusza Dymnickiego przybliżona w krynickich zdrojach. Teraz chciałbym tylko powiedzieć, że razem z rodziną podążał szlakiem na wschód, razem z ewakuowanymi wannami z łazienek. Następnie przez Rumunię, Turcję dotarł do Palestyny i potem z Palestyny wracał do Polski wraz z armią Andersa, ale to jest jeszcze zupełnie inna opowieść. Pierwszym obiektem, pierwszym domem wzniesionym przez Tadeusza Dymnickiego był Lotos, około 1927 roku, pierwotnie przewidziany dla jego rodziców. Ostatecznie trafił w ręce prywatnego właściciela. Kolejnym zespołem budynków wzniesionych przez Tadeusza Dymnickiego były cztery wille. W sumie w kolejności powstawania ułoży się bardzo ładne wyrażenie. Moja miła, urocza bajka. Właśnie widzimy na filmie wszystkie te cztery budynki, które zachowały się po dziś dzień. Najniżej jest moja, o właśnie tu ją widzimy, następnie miła, urocza oraz bajka. Urocza i bajka szczególnie dobrze wpisują się w styl architektury okresu międzywojennego. Tu właśnie widzimy bajkę, co prawda kolorystyka współczesna troszeczkę odbiega od upodobań okresu międzywojennego,
Natomiast As, kolejny budynek zaprojektowany przez Tadeusza Dymickiego, w późniejszych czasach uległ przekształceniom. Tu też właśnie jest kolejny przykład wyzwań stojących przed miastami o pewnej wartościowej, zabytkowej architekturze. Mówiłem o tym już przy okazji architektury drewnianej, gdzie największym wyzwaniem jest zachowanie oryginalnej struktury drewnianej, co nie zawsze się udaje. W przypadku architektury okresu międzywojennego jest inny z kolei problem, próba zachowania dotychczasowego stylu, raczej przynajmniej staranie się o to, żeby nie zaburzyć tego charakterystycznej architektury, która decyduje o wartości tych budynków. Kolejne dwa obiekty, widzimy tutaj liliany, co prawda otoczenie jest troszeczkę rozpraszające, ale widać charakterystyczną architekturę dla okresu międzywojennego. I na zdjęciu po lewej kolejny budynek na ulicy Pułaskiego, gdzie Melsztyn. Przy okazji był też kolejny budynek Melsztyn 2, który został ukończony już po II wojnie światowej, po powrocie z wojennej tułaczki. Ostatnim budynkiem, jaki powstał przed wojną, też znakomicie wpisującym się w styl architektury międzywojennej, jest właśnie Paradis, Villa Paradis. Obecnie ona nosi nazwę Rapsodia. Jak widzimy, tutaj budynek na szczęście nie uległ żadnym istotnym przekształceniom. Zachował swój charakterystyczny międzywojenny styl. Budynek też był budowany, jakby to powiedzieć, z nadzieją na znalezienie nabywcy. No niestety tutaj sytuacja się bardzo skomplikowała i pan Dymicki został bardzo długo bez opłaty należnej za realizację tego budynku. To tyle, jeśli idzie o twórców lokalnych. Myślę, że jeszcze byli inni, ale na razie nie udało się za bardzo rozpoznać ich działalności. I przejdźmy teraz do architektów, którzy działali na terenie całego kraju. I proponuję zacząć od Romualda Gutta, który reprezentował warszawską szkołę architektury, warszawski modernizm. Dla przybliżenia osiągnięć wybrałem tutaj dwa przykłady. Po lewej w Warszawie budynek Głównego Urzędu Statystycznego, natomiast po prawej własna willa z pracownią. Przywołuję ją tutaj ze względu na charakter budynku, który za chwileczkę pokażę na zdjęciach, a który powstał w Krynicy. Właśnie ten oto budynek, niestety już nieistniejący, pewne jego elementy znajdują się obecnie w hotelu Prezydent. Natomiast sama dyrektorówka była przewidziana jako rezydencja dla prezydenta Mościckiego oraz innych oficjeli przybywających do Krynicy. Zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz reprezentowała najlepsze wzorce polskiego modernizmu, funkcjonalizm, prostota, czasami wręcz surowość wnętrz, ale wykazujący się naprawdę dobrym gustem. Niestety dyrektorówka mocno ucierpiała w okresie po II wojnie światowej, eksploatowana przez nowych właścicieli PRL, a następnie została sprzedana i została wbudowana, tak to powiedzmy, w hotel z zachowaniem nielicznych elementów, które w zasadzie z zewnątrz nie da się dostrzec. Kolejnym architektem był Władysław Klimczak, który częściowo swoje życie związał z Krynicą. Jeśli idzie o tradycje architektoniczne, był on związany ze szkołą lwowską. W przeciwieństwie do Gutta był na ogół zwolennikiem bardziej tradycyjnej architektury, odwołującej się do historyzmu, aczkolwiek oczywiście starając się nawiązywać również do nowoczesnych brył. Tu mamy jedną z najbardziej znanych konstrukcji po dziś dzień istniejących jego autorstwa, mianowicie wieża ciśnień w Ciechocinku. Jak widzimy, nie uległa ona zasadniczo przebudowie poza częścią parterową. A co powstało w Krynicy? No cóż, jeden z najważniejszych obiektów będących symbolem rozwoju Krynicy okresu międzywojennego, mianowicie tak zwany budynek nowych łazienek mineralnych. Pomysł zbudowania łazienek mineralnych sięgał czasów sprzed I wojny światowej. Kiedyś pokazywałem wizualizacje przedwojennych projektów, które oczywiście nawiązywały do charakterystycznego stylu uzdrowisk cesarsko-królewskich Austro-Węgier.
Natomiast widzimy już styl bardziej nowoczesny, aczkolwiek kolumnada, portyki, wszystko to nawiązuje jeszcze do stylu klasycyzującego, tak więc nie mamy tutaj do końca modernizmu, który natrafiamy na przykład w dziełach Gutta jak dyrektorówka, a też jak zobaczymy w innych dziełach architektonicznych, które powstały na terenie Krynicy. Tak dla przypomnienia, współczesny widok łazienek i niezmieniona zasadniczo klatka schodowa. Widzimy tu znowu nawiązanie do, raczej do sztuki klasycznej, nie jest to modernizm międzywojenny, no ale też powiedzmy sobie, była to realizacja projektu, który pomysłu, który sięgał jeszcze czasów wcześniejszych. I modernizm polski dopiero w tym momencie zaczynał się rozwijać. W 22 roku w zasadzie jeszcze to było za wcześnie na ten styl. Drugim charakterystycznym obiektem jest kiosk, tak zwany okrąglak. Niegdyś mieścił sklep z pamiątkami, zakład fotograficzny Fotome. Obecnie, jak widzimy, dalej spełnia funkcje usługowe i zasadniczo nie uległ zmianom. Jest to przykład takiej małej, drobnej architektury. Kolejnym architektem, który zasłużył się bardzo dla Krynicy okresu międzywojennego, był Witold Minkiewicz. Witold Minkiewicz, który był związany z Lwowem. Tu właśnie mamy przykłady jego twórczości, jego projektów, mianowicie istniejący po dzień we Lwowie zakład mieszkaniowy zakładu pensyjnego dla funkcjonariuszy. To się tak naprawdę nazywało pracowników ZUP-u, Zakładu Ubezpieczeń Powszechnych we Lwowie przy ulicy Stryjskiej. Budynki te istnieją po dziś dzień, jedynie ich otoczenie uległo bardzo mocnej zabudowie. Innym charakterystycznym obiektem, który nawiązywał do stylu już modernistycznego, był pawilon rzemiosła na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu w 1929 roku. Warto nadmienić, że po wojnie Minkiewicz związał się z Uniwersytetem Gdańskim. No i to jest właśnie jego chyba najsłynniejsze dzieło, jedno z najważniejszych w Krynicy. Celowo wybrałem zdjęcie pokazujące budowę, ponieważ budowa ta niestety została spowolniona bardzo przez kryzys gospodarczy, kryzys lat 30. i de facto została ukończona latem 1939 roku. Jak widzimy po prawej stronie, współczesny stan, kolorystyka bardziej ostra, skontrastowana, tym niemniej ciągle widoczna, charakterystyczna bryła okresu międzywojennego, kiedy raczej preferowano kolorystykę bardziej stonowaną. Fryderyk Tadanier, kolejny z naszych architektów, który bardzo się zasłużył dla Krynicy, jest jednym z najwybitniejszych architektów międzywojnia krakowskich. Jest to, mamy tutaj dwa przykłady. Jeden z takich najbardziej znanych, imponujących obiektów jest liczący sobie aż 7 kondygnacji, budynek Komunalnej Kasy Oszczędnościowej, znajdujący się w Krakowie przy Placu Szczepańskim. Mamy tu właśnie bardzo charakterystyczny styl modernizmu, z dużą ilością linii poziomych, charakterystyczne podziały okien, naroże elementami owalnymi. Drugim obiektem jest to troszeczkę inna inwestycja, ponieważ w tym wypadku Tadanier bynajmniej nie projektował Poczty Głównej w Krakowie, dokonał tylko jej przybudowy, mianowicie pozbawił całej dekoracyjności. Muszę przyznać, że wielu Krakowian, kiedy ogląda zdjęcia dawnej Poczty Głównej, uważa, że troszeczkę szkoda, ale taka była moda, taka tendencja i tutaj widać Tadanier idealnie wpisał się w modę okresu międzywojennego. A co zbudował w Krynicy? Właśnie tu mamy oryginalny projekt, mamy nawet podpisany projekt inżyniera architekta Fryderyka Tadaniera. Jest to budynek Urzędu Poczty i Telegrafu, czyli Urzędu Współczesnej Poczty. Poczta była w tym okresie, Poczta Polska, instytucja organem, który rozbudował swoją sieć i w wielu miastach powstawały budynki urzędów pocztowych. Architektami byli czołowi przedstawiciele polskiego modernizmu i w przypadku Krynicy właśnie architektem był krakowski architekt Fryderyk Tadanier. Tak wygląda wizualizacja, a tak możemy porównać na pocztówce z roku 30, z lat 30. pokazujące budynek poczty po zakończeniu i stan współczesny.
Zasadniczą zmianą jest znowu kontrastowa kolorystyka, coś, czego nie stosowano w okresie międzywojennym, ale być może w dzisiejszych czasach jest zapotrzebowanie na troszkę bardziej żywiołową kolorystykę. Kolejnym budynkiem Fryderyka Tadaniera, bardzo interesującym, jest budynek Komunalnej Kasy Oszczędności, obecnie Banku PKO SA w Krynicy. Widzimy tu właśnie po lewej stronie zdjęcie wykonane tuż po ukończeniu, zima 38 na 39, a po prawej stronie, tu sobie pozwolę skorzystać ze zdjęcia firmy, która dokonała bardzo ładnie skądinąd remontu z pewną modernizacją, bo proszę poznać szczegóły, zostały dobudowane elementy, podwyższone narożniki o jedną kondygnację, ale generalnie budynek zachował swój charakter z czasu przedwojennego, jak został zaprojektowany właśnie przez Fryderyka Tadaniera. Kolejny architekt, również związany z Krakowem, jest dość ciekawą postacią, ponieważ no właśnie, tworzył w bardzo różnych stylach. Zaczynał od stylu historyzmu, a doszedł do czasów modernizmu. Najlepszą ilustracją niech będą tutaj dwa krakowskie kościoły. Powstały na początku XX wieku kościół jezuitów, kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa. Kościół bardzo eklektyczny, który nawiązuje praktycznie do każdego ważniejszego stylu sztuki europejskiej, poprzez sztukę romańską, bizantyjską, gotyk, renesans, barok. Praktycznie każdy styl znajduje swoje odzwierciedlenie w tej budowli. Jednakże po wielu latach długiej twórczości Franciszek Mączyński zaczął realizować obiekty w stylu modernizmu i kolejny krakowski kościół na Grzegórzkach pod wezwaniem świętego Kazimierza jest właśnie znakomitym przykładem tego stylu. Tu przy okazji elementy okrągłych okienek, to jest właśnie to nawiązanie do słynnego stylu okrętowego, do bulajów okrętowych, co zresztą nie tylko było w praktyce dla Mączyńskiego, ale także przy projektowaniu nowego domu zdrojowego mamy do czynienia właśnie z elementami architektury okrętowej. Natomiast co takiego popełnił Franciszek Mączyński w Krakowie, w Krynicy? No więc właśnie w nawiązaniu do poprzedniego zdjęcia pokazującego kościół w dwóch różnych stylach, chciałem tu pokazać właśnie kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, kościół zdrojowy, który został właśnie przez Mączyńskiego przebudowany z wersji, którą widzimy wcześniejszej, właśnie w stylu takim historycznym mniej więcej jak sam Mączyński wcześniej realizował. Natomiast po prawej widzimy już zupełnie nowy, modernistyczny styl kościoła. Tu właśnie mamy oryginalne rysunki pokazujące projekt przebudowy, przekształcenia kościoła z jego obróceniem osi głównej nawy, tak o 90 stopni. Kolejny architekt, o którym należy wspomnieć, który jest związany z Krynicą, był to Eugeniusz Czerwiński. Eugeniusz Czerwiński związany był z ośrodkiem lwowskim i jego jakby najsłynniejszym dziełem były pawilony Targów Wschodnich. To kolejny przykład architektury modernizmu międzywojennego. Te targi, które pokazywały najnowocześniejsze osiągnięcia międzywojennego państwa, właśnie były bardzo takim popularnym wydarzeniem. I w związku z tym rozbudowie uległy pawilony, jak już wcześniej pokazałem, w Poznaniu, ale również we Lwowie dla tak zwanych Targów Wschodnich. I oczywiście czas przenieść się do Krynicy i jedno z najbardziej znaczących dzieł wykonanych przez Czerwińskiego w Krynicy jest to Lwigród, zbudowany pod koniec lat 20., który właśnie znakomicie też się wpisuje w ten styl architektury modernizmu. Jeden z najpiękniejszych budynków zbudowanych dla pracowników właśnie lwowskich. Sama nazwa już nawiązuje oczywiście do Lwowa. Nazwa, która ostała się nawet w czasach PRL-u. Również wnętrze było niezwykle interesujące. Tu właśnie widzimy główną salę balową. Jedynym elementem, który niestety nie powrócił do Lwigrodu, są wspaniałe obrazy tancerzy, które widzimy na zdjęciu powyżej grupy Balowiczów, na zdjęciu po prawej stronie. Kolejnym architektem, który działał na terenie Krynicy, był Adolf Szyszko-Bohusz. Niezwykle ciekawa postać.
Urodzony w Narwie, czyli na pograniczu rosyjsko-estońskim, związał swoje życie z Krakowem. Był pierwszym dyrektorem Zamku Królewskiego na Wawelu. W 1939 roku był jednym z organizatorów niezwykłej ewakuacji skarbów wawelskich poza granice Polski. Oczywiście, kiedy je wysyłał, nie wiedział, że trafią aż do Kanady. I był również autorem wielu znaczących budynków, przede wszystkim w Krakowie. Ale nie tylko. Proszę zobaczyć, mamy tu po lewej kolejny typowy przykład architektury międzywojnia, mianowicie Pałac Prezydencki w Wiśle. Pałac, który po dziś dzień istnieje i zasadniczo zachował swoją bryłę architektoniczną. Drugim budynkiem, który troszeczkę bardziej nawiązywał do sztuki klasycznej, jest budynek Banku PKO, który obecnie znalazł nowego właściciela i być może zostanie przekształcony w hotel, jednakże warunkiem jest zachowanie niezmienionej jego architektury. Poza Krynicą, kolejnym ważnym obiektem, który nas jednak trochę przybliża do tematu krynickiego, jest Dom Zdrowia w Żegiestowie. Nie znam w tej chwili jego aktualnej sytuacji, ale wiem, że całkiem niedawno był to budynek wymagający pilnie remontu. W każdym razie ponownie to wskazuje na to, że zostanie on zasadniczo zachowany w swojej pierwotnej postaci. Natomiast w Krynicy, i tu może będzie zaskoczenie, zanim wprowadzimy, znaczy w sumie już sam tytuł zdradza, mianowicie nowo budujący się pensjonat Felicja, późniejszy oficerski dom wypoczynkowy. Wszystkie te inwestycje, o których mówię, powstały wyjątkiem nowego domu zdrojowego w latach 20., chociaż sam dom zdrojowy też był projektowany, znaczy w latach 20., natomiast ukończony w latach 30. był dom zdrojowy, ale był projektowany w latach 20. Natomiast pensjonat Felicja, tak był oryginalnie zamówiony, był zamówiony przez jednego z czołowych obywateli Krynicy, Dawida Fogla, który już zajmował się działalnością, nazwijmy to hotelarsko-pensjonatową. I tu bardzo ciekawy jest opis reklamy, mianowicie zwracam uwagę szczególnie na to zdanie. Potrzeby estetyczne Krynicy wyczuli obecni właściciele realności, czego dowodem jest powierzenie wykonania projektów i samej budowy wybitnym architektom tej miary, jak profesor dr Szyszko Bohusz. I tu oczywiście pochwała najnowszych osiągnięć technicznych, konstrukcyjnych, materiałowych. Ale zwraca uwagę ta staranność w doborze projektów i walory estetyczne. Coś, co decydowało również o popularności Krynicy w okresie międzywojennym. Gdyby Krynica była inna, być może nie cieszyłaby się taką popularnością, nie stałaby się ulubionym miejscem elit politycznych i artystycznych polskiego międzywojnia. Coś ich tu musiało przyciągać, nie tylko piękny krajobraz, nie tylko wspaniałe wody, ale myślę, że również estetyka zabudowy, co niestety w okresie późniejszym nie zawsze się udawało. Zresztą sam oficerski dom padł ofiarą moim zdaniem przerażającej przebudowy, która no, totalnie naruszyła. To troszeczkę tak, jakby nie wiem, ktoś chciał poprawić. Oczywiście Adolf Szyszko Bohusz jest architektem zaledwie sprzed 100 lat, ale to troszeczkę tak, jakby ktoś, nie wiem, chciał poprawić Michała Anioła, Bramantego czy jakiegokolwiek innego wybitnego architekta i postanowi wprowadzić swoje upiększenia i no muszę przyznać, że zarówno przebudowa części restauracyjnej na parterze, jak koszmarne wieżyczki witoldówko podobne, no niestety, pewnie mają złagodzić wrażenie sąsiedniego koszmarka, który tutaj na szczęście na zdjęciu nie jest widocznym. No w każdym razie, no chyba nie tędy jest droga w dbaniu o estetykę krynicką, tak samo jak i poddasze. Niestety po raz kolejny pojawiają się gołębniki. Szkoda, szkoda jednego z ciekawszych, wybitniejszych dzieł modernizmu międzywojennego, dzieła profesora Szyszko Bohusza. Profesor Adolf Szyszko Bohusz planował w Krynicy wznieść kolejny budynek, jeszcze bardziej nowoczesny i bardziej monumentalny, Hotel Bristol. Tu właśnie widzimy jego projekt. Notabene Szyszko Bohusz brał udział również w konkursie na budowę Lwigrodu, ale tutaj uległ swojemu lwowskiemu konkurentowi. Natomiast tu widzimy monumentalny projekt hotelu, który niestety nie doczekał się realizacji i Krynica
Tak de facto dopiero w latach 90. doczeka się pierwszego luksusowego hotelu, mianowicie hotelu rezydencji. Czas na kolejnego architekta. Przenosimy się ponownie do stolicy, mianowicie Bohdan Pniewski, jeden z najwybitniejszych architektów czynnych zarówno przed II wojną światową, jak i po II wojnie światowej. Zanim przejdziemy do jego najsłynniejszego, najważniejszego obiektu w Krynicy, przypomnienie jego innych dzieł. Istniejące w Warszawie na Lesznie budynki sądowe, sądów grodzkich, powstałe tuż przed II wojną światową, a także jego własna willa powstała w połowie lat 30. Oba te budynki na szczęście istnieją. Jak też i widzimy po lewej, tym razem wnętrze budynku Senatu, owalne schody. Kolejne dzieło modernistyczne autorstwa Bohdana Pnieckiego i wreszcie obiekt powojenny, ale też pokazujący pewną myśl architektoniczną, mianowicie Dom Chłopa, Hotel Gromada z dachem sfalowanym jak łany zboża. Tak więc widzimy tutaj próbę przekazania jakby głębszej treści w bryle architektonicznej. No i jaki jest budynek autorstwa Pnieckiego w Krynicy? No jest to oczywiście Patria. Tu właśnie widzimy rzuty kolejnych kondygnacji, a także reklamówkę. Mianowicie widać różne firmy z dumą pokazywały swój wkład. Przedsiębiorstwa budowlane, dostarczyciele materiału. Wszyscy z wielką dumą zamieszczali swoje reklamy z wizerunkiem Patrii. Rzeczywiście jednego z najwspanialszych przykładów międzywojennej architektury. Tu mamy porównanie lat 30. Ona powstała. Pojawiają się czasem troszkę inne daty: 32, 35, 32, 33. Ja akurat tutaj podaję takie daty: 32, 34. I po prawej stronie widzimy stan współczesny. No cóż, należy mieć nadzieję, że Patria zostanie przywrócona do swojego przedwojennego standardu, bo naprawdę jest to budynek wszechmiar na to zasługujący i myślę, że ma w sobie potencjał ze swoją historią, ze swoją legendą. Zostanie jeden z najbardziej prestiżowych, luksusowych budynków mieszkalnych dla gości na terenie Krynicy. Dla przypomnienia, oczywiście inwestora był to Jan Kiepura. Kiedy zdecydował się na budowę pensjonatu, wcale nie było powiedziane, że on ma powstać w Krynicy. Brana była pod uwagę również Gdynia. Na szczęście dla Krynicy okazało się, że Patria powstanie w Krynicy. Powiedzmy sobie szczerze, jeszcze jeden budynek i tak bogatej w architekturę modernistyczną Gdyni nie zrobił wielkiej różnicy, natomiast taki obiekt w Krynicy jest niezwykle cenną ozdobą, obiektem wartym wspominania, uwagi. Tu mamy jeszcze wnętrze i taka tu przy okazji uwaga, bo mam wrażenie, że czasami ludzie wchodzący do budynku Patrii myślą, że taki surowy monumentalizm, marmury, że to wszystko są czasy PRL-u. Otóż nie, drodzy Państwo, to jest typowy styl architektury międzywojennej. Taka właśnie wtedy była. Proszę porównać zdjęcie sprzed II wojny światowej. Żyrandole, filary pokryte marmurami. Wszystko jest dokładnie tak jak współcześnie. Może troszeczkę kolorystyka ścian, ale generalnie na szczęście tutaj architektura nie uległa przekształceniu. I tu kolejny element, monumentalna klatka schodowa, która na szczęście zachowała wszystko to, co miała w sobie najważniejszego z architektury międzywojnia. No i tylko trzymać kciuki, że w czasie prac przywracania świetności Patrii budynek nic nie straci ze swoich autentycznych, cudownych elementów ozdoby. I w ten oto sposób odbyliśmy krótki spacer po architekturze międzywojennej Krynicy. Zaczynając od twórcy miejscowego, pana Tadeusza Dymnickiego, który budował to, co było, można powiedzieć, solą dnia codziennego Krynicy, mianowicie pensjonaty, poprzez budynki monumentalne, które sprawiły, że Krynica stała się jednym z najatrakcyjniejszych miejsc w międzywojennej Polsce, zasłużenie nazywana letnią stolicą. W tym momencie jakby zakończyłem swoją opowieść, natomiast jeżeli Państwo mają pytania, będę starał się na nie odpowiedzieć, cokolwiek, tylko się tutaj przyłączyć, bo widzę, że jakoś Facebook mi fikusa sprawił i nie widzę żadnych komentarzy. Spróbuję przełączyć jeszcze raz. Tak więc, jeżeli Państwo mają jakieś pytania, to serdecznie zapraszam. Nagranie to będzie dostępne na tej grupie, a także bardzo szybko zostanie
udostępnione na stronie biblioteki na kanale YouTube. Jeżeli nie ma teraz pytań, to oczywiście proszę, można je również zadać poniżej w komentarzach i jeśli nie teraz, to odpowiem na nie w terminie późniejszym. Widzę, że na razie nie ma pytań, w każdym razie jeszcze będę kończył transmisję, w każdym razie pod postem można dalej zadawać pytania. Także serdecznie dziękuję i zapraszam na kolejne spotkanie.